Halo, halo, witam wszystkich. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o pieniądzach, moi drodzy, i o wydawaniu prawdziwych pieniędzy w Rise of Kingdoms. Nie tych tutaj udawanych złota, tylko prawdziwej kasy. No bo wiemy, że w Rise of Kingdoms można wydawać pieniądze. Ja się nazywam Snow, staram się robić codzienne wejścia na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam wszystkich oglądających do subskrybowania. Dzięki za oglądanie filmów. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, to zostawcie lajka. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Przejdźmy więc do tematów. Przede wszystkim ciężko mi będzie trochę mówić o tym temacie, bo ja sam nie wydaję za dużo. Natomiast chciałem tutaj zrobić taki wstęp. Przede wszystkim. Ja absolutnie nie uważam, że gra Rise of Kingdoms to jest gra, w której trzeba wydawać pieniądze, żeby mieć dobre rezultaty. Może Was to zdziwi, natomiast większość graczy, które w tą, którzy grają w tą grę, to są osoby, które wydają nic albo wydają bardzo mało na tą grę. Tych takich naprawdę dużo wydających osób jest niewiele. I teraz. Chciałbym taką rzecz powiedzieć, że generalnie wiadomo, że jest to gra i generalnie wirtualne rycerzyki i tak dalej. Ja absolutnie nie polecam, żeby wydawać pieniądze na tą grę, które mają dla nas jakieś takie większe znaczenie. Wydaje mi się, że jeżeli już ktoś wydaje na tą grę, to fajnie, żeby wydawał takie pieniądze, wiecie, takie, które nam zbywają tak naprawdę, takie, które Generalnie wydajemy na jakieś rozrywki czy jakieś inne pierdoły, i że tak powiem, możemy sobie tutaj spokojnie je też przeznaczyć na tą grę. Natomiast jeżeli ktoś patrzy, że to jest jakaś, nie wiem, inwestycja, że zarobi na tym jeszcze, czy, czy po prostu będzie przez to miał jakieś, nie wiem, większe, większy posłów w sojuszu, czy coś takiego, to wydaje mi się, że. Nie jest to po prostu dobre podejście. Podam wam przykład pewnego gracza, którego znałem, który był liderem swojego zespołu i on mi opowiadał, że w pewnym momencie tak się ścią wciągnął, że tak bardzo chciał mieć już te jednostki tier 5, że sprzedał jakiś tam rower swój za parę tysięcy, żeby, żeby właśnie zrobić sobie te jednostki. Nie? Co dla mnie było totalnie chore. Ja te same jednostki miałem za półtorej miesiąca i tak naprawdę różnicy nie było tutaj zbyt dużej. Tak, to były te same jednostki i dalej jest to gra. Natomiast no, można powiedzieć, że te pieniądze przepuścił. Bo nie bójmy się tego powiedzieć. Pieniądze, które tutaj wydajemy w grze, to są pieniądze przepuszczone, one nic nam nie dają, nic nie są warte. Tak, czy to są pieniądze. Tak naprawdę, wyrzucone w błoto. No i tutaj jest kwestia tylko tego, ile jesteśmy w stanie przeznaczyć, no bo wiadomo, że każdy ma inne realia, każdy ma trochę in, inną sytuację, sytuację finansową, i dla jednej osoby, e, wyrzucenie, nie wiem, 10 tysięcy to jest nic, tak, i spokojnie sobie może na to pozwolić. Dla innej osoby, e, będzie się ktoś zastanawiał nad wydaniem, na przykład, 5 złotych czy, czy 20 złotych w tej grze no i to po prostu tak, tak to wygląda nie? natomiast na pewno nie polecam wydawania nadstan czy jakiegoś nie wiem inwestowania w tą grę czy, czy wydawania czegoś z czym jakby nie moglibyśmy się w każdej chwili poru, pożegnać tak ja mam cały czas takie podejście że wiecie gdybym jutro został wyzerowany to w sumie spoko stwierdziłbym że z tą grą mam fajne wspomnienia nie wiem czy będę do niej wrócił czy nie natomiast nie miałbym takiego żalu, że o nie, tyle zainwestowałem, a teraz to wszystko straciłem. Bardzo często te osoby, które jakby przeinwestowują w tą grę, są bardzo poilitowane tą grą, jeżeli coś nie wychodzi w wojnie. Szybko się denerwują, szybko wpadają w gniew, i to naprawdę wcale nie jest fajne. Ja, ja często mam takie właśnie wrażenie, że te osoby, które wydają dużo, a widać, że, że jakby. Ich to sporo kosztuje jednak. tak? To nie jest tak, że, że, że po prostu mają mnóstwo pieniędzy i, i to, co im zbywa, wydają w grę, tylko, tylko inwestują naprawdę pieniądze, które są dla nich gdzieś tam ważne. Także na pewno przemyślcie, zanim w ogóle jakiekolwiek pieniądze wydacie w tą grę. I, i uważam, że naprawdę nie warto. Ja sobie tak zawsze mówię na swoim e, głównym koncie. Że w sumie mógłbym to kupić, ale z drugiej strony mogę po prostu w tą grę zagrać 10 dni dłużej. I przez te 10 dni większość rzeczy, które mógłbym kupić, mogę sobie po prostu pozbierać. Tak? Więc jeżeli przez te 10 dni tej gry nie opuszczę i będę grał dalej, to po prostu będę miał tych rzeczy więcej. Tak? I taka jest też prawda ja nie doszedłem. Do swojego konta, do tego, co mam na swoim koncie, poprzez inwestowanie jakichś dużych ilości pieniędzy, tylko po prostu przez czas, tak? Bo ja sobie gram na spokojnie. Pewne dni po prostu gram, inne nie gram, ale generalnie jestem w tej grze cały czas i naprawdę do wszystkiego można dojść powoli, a pieniądze tylko nam to przyspieszą. Natomiast nic tak naprawdę nie ma tutaj takich rzeczy, które możecie kupić za pieniądze, a ktoś inny nie może sobie zrobić po prostu poświęcając trochę więcej czasu, więc to też warto sobie przemyśleć, czy w ogóle, czy w ogóle warto tutaj wydawać pieniądze. Oczywiście w pewnie nie lubi tego filmiku, no ale co już ja się tam nimi nie przejmuję. Okej, okay, dobrze, ale teraz powiedzmy sobie już o tym, jeżeli, jeżeli te pieniądze będziemy wydawać, to na co byśmy ewentualnie mogli, mogli te pieniądze wydać. Pokażę takie kilka rzeczy, które moim zdaniem naprawdę są warte tego, które da, dają dużo po prostu. No i myślę, mam nadzieję, że, że tutaj będzie, będą to dla Was ciekawe informacje, pewnie wiele z nich już znacie, ale pokażę. Jestem dlatego na swoim koncie Farmie, tak, żeby właśnie, żeby Wam to pokazać, bo u mnie na koncie nie mogę pokazać tego jakby najważniejszego pakietu. Najważniejszy pakiet moim zdaniem to jest Grow Found. Tutaj on kosztuje sporo, bo to jest 70 zł, natomiast dla niektórych to oczywiście sporo, dla innych to będzie nic. Natomiast on daje nam naprawdę bardzo fajne rzeczy. Bo jeżeli mamy poziom ratusza na 25 poziomie, to zobaczcie, policzcie sobie dokładnie, ile dostaniecie klejnotów. Kupicie go na samym końcu, jak zrobicie poziom 25, to wtedy naprawdę e, polecą na Was klejnoty w ogromnej liczbie. To jest taka paczka, którą polecałbym najbardziej, bo tutaj naprawdę jest liczba klejnotów olbrzymia. Zobaczcie, na samym 40, 25 poziomie mamy 40 tysięcy. E, a zobaczcie sobie tutaj, za 25 tysięcy musimy za, zapłacić prawie 500 zł, tak? to porównajcie sobie za 70 zł ile tutaj dostajecie tych klejnotów. No to po prostu nie są w ogóle porównywalne kwoty. Drugą rzecz, którą bym polecał, to jest Supply Gem. tutaj dostaniecie bezpośrednio 2200 i oprócz tego codziennie będziecie dostawać 650 klejnotów. Jeżeli gramy, to tak naprawdę logujemy się codziennie i codziennie to odbieramy. Nie ma z tym problemu i zobaczcie przez 30 dni Zbierzecie sobie 20 tysięcy klejnotów i będzie Was to kosztowało niecałe 50 zł. Zobaczmy sobie znowu, jakbyście chcieli kupować same klejnoty, to 20 tysięcy. Tutaj około znowu to jest te 500 zł. Za pierwszym razem, jak kupicie, to dostaniecie dwa razy tyle, czyli te 50 tysięcy. No ale nawet ten niższy pakiet kosztuje 240. A tutaj przypominam. 47 zł i to jest naprawdę coś takiego co fajnie, bo to sprawia, że te klejnoty po prostu z dnia na dzień w jakiejś tam kwocie nam rosną i to jest naprawdę fajna paczka żeby w nią zainwestować, więc jeżeli chcecie być właśnie takim trochę low spenderem, to tutaj to tutaj na pewno to polecam oprócz tego przepraszam, bo teraz aktualnie Trochę mam problemy z głosem. Ech, ok, oprócz tego, polecam na pewno tak zwane pop-upy. O co mi tutaj chodzi? Jeżeli przywołamy sobie nowego dowódcę, na przykład legendarnego, to będziemy mieli taką specjalną paczkę dostępną przez godzinę, która się nazywa po angielsku Writer of History. Czyli, jak przywołamy legendę, ona kosztuje chyba tam 25 zł. I będziemy mieli tam 10 legendarnych rzeźb. Także to też jest coś fajnego. I podobna jest sytuacja, jeżeli w kuźni zrobimy sobie jakiś legendarny ekwipunek. Tak jak na przykład tutaj. Tak? To znaczy chodzi o to, że będziemy mieli do niego ten szkic. Czyli jeżeli będziemy mieli nowy szkic do nowego legendarnego ekwipunku, to też pojawi się nam tutaj taka wyskakująca powiedzmy promocja i w tej promocji będziemy mogli kupić też chyba za 20 parę złotych będzie możliwość wykupienia sobie paczki w której będą legendarne materiały do wyboru także to też jest generalnie fajna sprawa oprócz tego z takich rzeczy które mamy dostępne do, codziennie mamy też daily special offer i teraz tak ja bym powiedział w ten sposób, to jest bardzo fajny sposób na odblokowywanie dowódców, a nawet na maksowanie ich w takim, powiedziałbym, wolnym tempie, albo po prostu wspomaganie. Powiedzmy, że ja chcę sobie tutaj wybrać Guan Yu, bo ja tutaj mam więcej dowódców, bo jestem w Starszym Królestwie, więc zobaczcie, jak szeroki tutaj w Starszym Królestwie macie wybór. To jest taki plus, jeżeli ktoś by chciał zacząć grę w Starszym Królestwie, to może sobie, widzicie, od razu sobie może odblokować Guan Yu, Artemizję i wielu innych fajnych dowódców. Natomiast wróćmy do tych paczek. Zobaczcie, tutaj jest jedna fajna zasada, o której nie wszyscy wiedzą. Zobaczcie, w każdej paczce jest dostępna jedna skrzynka, w której możemy dostać właśnie rzeźby tego dowódcy, którego tutaj sobie wybierzemy, i zawsze dostajemy jedną. Czyli czy zapłacimy 5, czy 9, czy 14 zł, to dostaniemy jedną paczkę. I teraz sytuacja wygląda tak, że jak kupimy trzy takie skrzynki, to mamy 100% szansy, że dostaniemy jakiej rzeźby. I później tylko jest kwestia, czy dostaniemy jedną, czy dostaniemy 10. To zależy tylko i wyłącznie od naszego szczęścia. Natomiast kupując trzy, mamy pewność, że jakiej rzeźby dostaniemy. I teraz, ok, możemy sobie kupić w promocji za 24 zł trzy paczki i wtedy mamy te szanse. Ale możemy też taką trochę bardziej, że tak powiem, low spender way wybrać i kupować sobie po prostu tylko tą za 5 zł, ale kupować codziennie. I po trzech dniach, jak otworzycie te trzy paczki, to też na pewno dostaniecie złotą rzeźbę albo 10, albo 7, albo 3, albo 4. Także tutaj jest taki sposób że jeżeli chcecie sobie tutaj zainwestować w jakiegoś dowódcę to można sobie kupować tylko te za 5 zł. Ja bym to polecał, bo tak naprawdę pozostałe nagrody nie są tego warte, żeby inwestować w te dwie pozostałe paczki, więc chyba, że się komuś bardzo śpieszy i może spokojnie codziennie sobie wydawać te 25 zł. Natomiast jeśli nie, jeśli chcecie tutaj bardzo kogoś odblokować, to naprawdę za 5 zł, wydaje mi się, że to jest spoko. Szybko można dostać te 10, 10 rzeźb, żeby kogoś odblokować. Później możemy trochę jeszcze tutaj pracować, trochę używać tych naszych złotych rzeźb, żeby sobie tego dowódcę robić. Ja tych, ja tych paczek w ogóle nie kupuję, gdyż one mi są generalnie zbędne. Mógłbym ich używać, żeby wymaksować sobie guaniu, natomiast wiecie, maksowanie to jest potrzeba naprawdę bardzo dużej ilości. Tych legendarnych gów, więc musiałbym to kupować codziennie przez wiele, wiele dni. A ja po prostu nie chcę takich inwestycji dokonywać, bo y, uważam, że po prostu nie warto. Także możecie się wrócić do początku tego filmiku. Dobra, oprócz tego y, chciałem jeszcze powiedzieć właśnie o takim sprytnym wydawaniu. Więc na przykład jeżeli kupujecie sobie ten Gem Supply, on kosztuje 50 zł. To zobaczcie, warto go kupować wtedy, kiedy mamy właśnie ten recharge. Bo zobaczcie, Gem Supply daje nam 2,200 klejnotów. I tutaj mamy, że jak wydamy, kupimy paczek za 2,500, tysiąca, to dostaniemy dodatkowe nagrody. Więc skoro na przykład i tak to kupujecie, to warto sobie odnowić go w momencie, kiedy jest właśnie takie wydarzenie jak Halloween, czy święta. Czy cokolwiek innego, jakieś takie dodatkowe rzeczy? One są mniej więcej tak raz na miesiąc, i wtedy sobie to kupować, i dokupić na przykład jedną paczkę z tego Daily, żeby mieć na przykład te 400 klejnotów, i wtedy możecie sobie wziąć te nagrody. Tutaj jest Reset Skill, który jest bardzo przydatny. Ewentualnie później możecie w coś więcej zainwestować i będziecie mieli 10 złotych rzeźb, ale już będziecie tego bliżsi. Dzięki temu, że kupicie coś, co, powiedzmy, i tak kupujecie, tylko po prostu w tym momencie, kiedy, kiedy warto, że tak powiem, to kupować. Oprócz, oprócz tych rzeczy, które tutaj już powiedziałem, powiedziałbym, że jeszcze te rzeczy, które są związane z różnymi wydarzeniami, tak jak tutaj na przykład, teraz jest Halloween, dlatego dzisiaj robię ten odcinek, żeby pokazać, tak, tutaj mamy te nogi, indyka, które nam będą dawały też dodatkowe rzeczy, jak złote rzeźby, i tak dalej. Więc jeśli inwestujemy, to warto wtedy, bo te paczki się zazwyczaj po prostu opłacają. Tak, mamy tutaj też inne rzeczy, tutaj recharge, też jeśli kupicie inne rzeczy, to, to dostaniecie, bo tu wystarczy 800 klejnotów, także nie powinno być z tym problemów. Natomiast jeśli chodzi o te paczki tutaj, to generalnie ich nie polecam. Chyba, że potrzebujecie na przykład jednego paszportu, żeby, żeby migrować, albo kilku paszportów, żeby migrować, wtedy ewentualnie tak, natomiast one nie dają jakichś takich fantastycznych nagród. Chyba, że będziemy w nie inwestować bardzo dużo i będziemy wykupywać całe. Jeżeli chcecie naprawdę wydawać spore ilości pieniędzy. To najczęściej kupowanymi paczkami tutaj są chyba Gear up. Tutaj dostaniemy materiały do, do naszego ekwipunku. To będzie na pewno też New World, żeby mieć paszporty, że tak powiem, na czarną godzinę. Bumper Harvest też niektórzy kupują, bo tutaj będziemy mieli z kolei surowce. Ja akurat surowców nie polecam. Polecam sobie zrobić po prostu farmę. Na pewno popularne jest Call of the Ancients, bo tutaj będziemy mieli dużo przyśpieszeń potrzebnych do walki. Podobnie War Machine, tu będziemy mieli przyśpieszenia związane z treningiem, też, też przydatne. No i co? No i w zasadzie wydaje mi się, że to tyle. Oczywiście jeśli ktoś bardzo, bardzo chce, to może wykupić wszystkie... No, ale to będzie, to będzie naprawdę poważna inwestycja. Jeszcze tak na koniec chciałem powiedzieć, że na pewno opłaca się inwestować w Tom K-Tech, jeśli jesteście już w sezonie zdobywców, bo ta technologia rzeczywiście daje nam ba naprawdę bardzo duże plusy, jeśli chodzi o walkę. Jeśli jesteście liderami w zespole, jeśli chcecie osiągać dobre wyniki w walce, to na pewno polecam natomiast. Tutaj w sezonie zdobywców uważajcie, bo na pewno nie polecam inwestować w technologię KvK, jeśli jeszcze wasze miasto nie jest w pełni rozwinięte. W sensie, jeżeli nie macie jeszcze jednostek T5, to absolutnie nie inwestowałbym pieniędzy w technologię KvK. Wydaje mi się, że to jest po prostu nieopłacalne. Lepiej sobie zrobić najpierw to, co mamy do zrobienia w mieście, i później dopiero. Myśleć o, o tej technologii KVK. I jeszcze tak na koniec chciałem powiedzieć, że ta inwestycja, że tak powiem, jeśli będziecie wydawać sporo pieniędzy, to ona się najlepiej spłaci na samym początku gry. A dlaczego na początku? Dlatego, że na początku raczej mało osób inwestuje i jeżeli będziecie to robić, a jeszcze będziecie robić tego dużo, to będziecie mieli nad nimi po prostu ogromną wręcz przewagę. Tak? Taką, której niektórzy nawet sobie nie wyobrażają na początku kiedy, kiedy zaczynają swoją przygodę z grą. Także coś takiego na pewno występuje. Natomiast czy warto inwestować od samego początku? Mnie się wydaje, że nie do końca. A, a dlaczego? Dlatego, że wiecie, na początku jeszcze nie, nie do końca niekiedy wiemy, czy będziemy grali dłużej w tą grę. Może być tak, że się zniechęcimy po paru tygodniach, czy tam po paru miesiącach. I wtedy te pieniądze, które wydaliśmy, zupełnie będą totalnie nieistotne. No ale to zależy, tak? Niektórzy też bardzo lubią tak grać, że na początku właśnie wydają dużo, mają ogromną przewagę i wchodzą w te KvK1 właśnie z ogromną przewagą. Biją wszystkich po głowach i się tym cieszą. Także to też jest na pewno jakieś wyjście. Natomiast tutaj mogę pocieszyć graczy, tam low spenders i free to play, że to się później wyrównuje. tak, Im dłużej będziecie grali, tym mniejsza będzie różnica pomiędzy tymi graczami, które, którzy wydają nawet ogromne pieniądze na, gry, na grę, a wami. Także nie ma się co, że tak powiem, przejmować. Ok, dobrze, kończę ten film, bo zaraz totalnie mi się głos skończy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.